poezja to walka o oddech. Rok Różewicza w Dwójce. Tytuł naszego cyklu pochodzi z wiersza Zdjęcie ciężaru. W całości ten cytat brzmi: poezja współczesna to walka o oddech. W roku Tadeusza Różewicza, tuż przed przypadającą pojutrze 7. rocznicą śmierci poety, słuchamy w poranku jego utworów z różnych okresów twórczości. Dziś wiersz tytułowy z wydanego w 1963 roku tomu Nic w płaszczu Prospera. Tytuł nawiązuje oczywiście do szekspirowskiej Burzy, ale wśród ulubionych sztuk angielskiego dramatopisarza Różewicz wskazywał przede wszystkim Kupca Weneckiego, Ryszarda III oraz Króla Lira. Kiedy był w Stratfordzie, koniecznie chciał być w kolegiacie, gdzie został pochowany angielski dramatopisarz, bo jak powiedział w jednym z wywiadów, potrzebuje materialnego dowodu na istnienie poety lub malarza. Wiersze, które weszły do tomu Nic w płaszczu Prospera, powstały w czasie, gdy Tadeusz Różewicz mieszkał w Gliwicach. Wtedy też napisał wiele swoich wybitnych dramatów, takich jak Kartoteka, Stara kobieta wysiaduje, czy Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja. Wiersz Tadeusza Różewicza czyta Krzysztof Gosztyła. Nic w płaszczu Prospera. Kaliban, niewolnik, nauczony ludzkiej mowy, czeka z pyskiem w gnoju, z nogami w raju, obwąchuje człowieka, czeka. Nic nadchodzi, nic w czarodziejskim płaszczu Prospera. Nic z ulic i ust, z ambon i wież, nic z głośników, mówi do niczego o niczym. Nic płodzi nic, nic wychowuje nic, nic czeka na nic, nic grozi, nic skazuje, nic ułaskawia. Jutro posłuchamy wiersza.